Dzień dobry, witam Was kochani na live w lesie. Czekam na Wasze komentarze, informacje, czy widać, czy słychać. Ja już sobie tutaj sprawdzę, czy coś się pojawia. O, już mamy pierwszą osobę. Witam serdecznie. Kochani, dajcie znać, czy widać i słychać. Dzisiaj już powinnam wiedzieć i umieć przeczytać komentarze. Już tutaj widzę jedną łapkę w górę. O, chyba od Gosi Mazeran. Tak poznaję po ikonce. Napiszcie, kochani, w komentarzu, czy wszystko słychać. O, już tutaj mi Marcin dał znać. Dobrze, widać i słychać. Super. Bardzo się cieszę. Kochani, kolejny live w lesie, z tym, że dzisiaj na tle zboża. Cześć, cześć Kasiu, ale fajnie widzieć Wasze komentarze, super. Kasia Tymoszuk była już dzisiaj na Fil Edukacji, na profilu, na fanpage'u. Ja Wam powiem, co tam dzisiaj na Was czeka, jeżeli ktoś jeszcze tam nie był. Natomiast właśnie dzisiaj na tle zboża, bo u nas taka mgła, no i oczywiście pada, jak to bywa rano ostatnio, ale nie szkodzi, my się nie zrażamy, jest dobrze. Zatem, kochani, dzisiaj będzie live na temat nawyków, tak jak to zresztą dałam w zapowiedzi w wydarzeniu. Mam nadzieję, że zobaczyliście, że mamy już zaplanowane nasze poranne spotkania na wtorki i czwartki aż do 2 lipca. Wiemy, co będziemy czytać. Choć dzisiaj jeszcze będę odbierała jedną książkę, o której zapomniałam uwzględnić w naszym najbliższym czytaniu, ale to nic nie szkodzi, na lipiec po prostu będzie super kolejna książka. A dzisiaj, kochani, skupimy się właśnie na nawykach. Będę Wam polecała książkę Jamesa Clera, Atomowe nawyki, drobne zmiany, niezwykłe efekty. Książek o nawykach na rynku jest dużo. Tak jak książek o motywacji. Ale tak jak z tą motywacją bywa, nie wszystkie publikacje są na tyle wartościowe, aby faktycznie, realnie mogły zmienić coś w naszym codziennym życiu. Tę książkę o nawykach polecam Wam z czystym sercem. Naprawdę warto ją mieć. To jest jedna z tych książek, do których wraca się kilka razy. Warto mieć swój własny egzemplarz, niepożyczony, żeby sobie zakreślać ważne rzeczy. Ja jestem z tych, którzy gryzmolą po książkach. I po prostu wracać do tego jak najczęściej. Zatem dzisiaj będą wybrane fragmenty, tak subiektywnie, przynajmniej tak 4-5, które zainspirują nas wszystkich, ja także na nie czekam, do tego, aby codziennie pracować nad sobą, nad nowymi umiejętnościami, wartościami, nad tym, żeby codziennie robić coś, aby stawać się kimś. Nawyk nie tylko przynosi konkretne rezultaty, ale też uczy czegoś nowego, o wiele ważniejszego, wiary w siebie. Zaufania do siebie, że jeżeli sobie coś obiecujemy, to dowozimy do końca. Każde podjęte działanie jest głosem oddanym na typ człowieka, jakim chciałbyś się stać. I to jest jedno ze zdań kluczowych w tej książce, że wybierając pewne nawyki, my głosujemy na człowieka, którym chcemy się stać, ponieważ cały czas jesteśmy w drodze. Ja sobie tutaj zobaczę, o, Wasze komentarze. Dobrze, super. I powiem Wam, że to jest pierwsza książka, w której właśnie przeczytałam taką informację, która bardzo porządkuje, że my walczymy o to, aby stać się konkretnym typem człowieka. I to trochę zmienia perspektywę. Nowa tożsamość wymaga nowych dowodów. Jeżeli będziesz oddawał te same głosy, co zawsze, będziesz wciąż otrzymywał te same rezultaty. Jeżeli niczego nie zmienisz, to nic się nie zmieni. To prosty, dwuetapowy proces. Po pierwsze, określ, jakim typem człowieka chciałbyś być i po drugie, udowodnij to sobie małymi, codziennymi zwycięstwami. Zwracam uwagę na słowo małymi. Ono będzie tutaj dla nas kluczowe, małymi i prostymi do osiągnięcia. Jaki typ człowieka mógłby osiągnąć to, czego chcę? Czyli cały czas patrzymy na naszą postawę.
to, co ja już też kilkukrotnie pisałam, już teraz nie pamiętam, czy na blogu, czy w którymś poście na Facebooku, że postawa to podstawa. To znaczy wszystko, wszystkie nasze działania są podyktowane pewną postawą i w zasadzie to nie liczą się same nasze umiejętności i efekt końcowy, ale to, z jaką postawą my to zdobywamy. I tak samo tutaj, jeżeli... już teraz sobie przypomniałam. W książce, w biografii Michaela Phelpsa jest właśnie taka bardzo ważna przewodnia myśl, którą wpajał w niego trener, że ty masz po prostu się zachowywać jak mistrz. Jeżeli chcesz być mistrzem, po prostu wystarczy, że będziesz się tak zachowywać. To znaczy, twój poranek musi być tak jak poranek mistrza, popołudnie, wieczór, noc. Wszystko ma być po prostu podyktowane pod postawę, którą reprezentujesz lub chcesz reprezentować. Jaki typ człowieka mógłby schudnąć 20 kg? Jaki typ człowieka mógłby opanować nowy język? Jaki typ człowieka mógłby z powodzeniem założyć startup? Zapytaj też na przykład, jaki typ człowieka mógłby napisać książkę. Zapewne to będzie ktoś systematyczny i rzetelny. A teraz przestaw się z pisania książki, nastawienie na rezultat, na bycie systematycznym i rzetelnym człowiekiem, czyli nastawienie na tożsamość. Nie myślimy tylko o efektach, bo efekt to jest efekt końcowy, efekt uboczny, ale myślimy o tym, jakim chcemy być typem człowieka. Na przykład jestem typem nauczyciela, który wstawia się za swoimi uczniami. I co to w tym momencie dla nas znaczy? Prawdziwy powód znaczenia nawyków jest taki, że ustalamy sobie kompas wartości. Siłą napędową tej pętli powinny być jednak wartości, zasady i tożsamość, a nie rezultaty. Priorytetem zawsze ma być dążenie do bycia określonym typem człowieka. Masz zdolność zmieniania przekonań na swój temat. Twoja tożsamość nie jest wyryta w kamieniu. W każdej chwili masz wybór. Możesz wybrać tożsamość, jaką chcesz dziś umocnić za pomocą nawyków, które dziś wybierzesz. Nie chodzi w nich o osiągnięcie czegoś, ale chodzi o stanie się kimś. I o tym też mówi dzisiejszy post na Fit Edukacji, na fanpage'u, po naszym live'ie. Zachęcam Was, abyście tam wskoczyli, czyli nie na inspiracjach dla szkoły, ale na Fit Edukacji, ponieważ tam czeka na Was wartościowy planer, a więc taki planer, który w ubiegłym tygodniu tworzyłam z moimi uczniami. Każdy z nas wybierał sobie 5 wartości z danej tam puli, wartości życiowych, które na ten moment życiowy dla nas są ważne. Dlaczego na ten moment życiowy? Dlatego, że to też jest zmienne. Może się to zmieniać w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy. Pewnie wartości nas, nastoletnich, były inne niż obecnie. I 5 takich wartości wybieramy. Dlaczego 5? Bo więcej nie jesteśmy w stanie zrealizować na takim mistrzowskim poziomie. I później co? Do każdej wartości dodajemy codzienne czynności, które wskazują na to, że my ją realizujemy. To znaczy, że ona jest naprawdę w naszym życiu ważna. Bo jeżeli ja wpisuję sobie, że dla mnie wartością jest rodzina, a żyję w takim pędzie, że nie potrafię się zatrzymać przy dziecku, czy przy mężu, czy przy kimś z rodziny, kto jest dla mnie ważny, no to znaczy, że to nie jest dla mnie ważna wartość. Jeżeli codziennie nie robię czegoś na rzecz tej wartości, to wcale ona nie jest moja. I to nie znaczy, że to jest coś złego. To znaczy, że to nie jest moje. I w tym momencie nie powinnam siebie oszukiwać, że to jest dla mnie ważne, ponieważ to się stanie dla mnie wyrzutem sumienia i w tym momencie znowu moje morale spadają, moja takie poczucie własnej wartości i zaufania do siebie spada, bo jeżeli to nie jest coś, co ja realizuję codziennie, to znaczy, że to nie jest moje i po prostu zostawiam to i wybieram wartość, która faktycznie jest teraz ważna dla mnie, po to, żeby się wzmocnić i realizować to faktycznie, być takim autentycznym, spójnym, to jest bardzo ważne. I może nastąpi taki czas, że ta wartość, którą kiedyś chciałam realizować, ale po prostu nie potrafiłam tego zrobić, nie byłam w odpowiednim momencie życiowym być może, będzie w końcu moja. Ale do tego też czasami trzeba dorosnąć, a czasami może wrócić do pewnych etapów. Także tutaj ta autentyczność jest bardzo ważna.
Motywacja jest przereklamowana. Często ważniejsze okazuje się otoczenie. Cudowny rozdział 6, kochani. I tutaj mamy taką myśl, czyli najpierw pierwsza myśl to jest, wybieramy swoją tożsamość, to jakim typem człowieka chcemy być. Pierwsza rzecz przy tym, jakie wybieramy nawyki, aby sobie budować, prawda? I na naszych życiowych wartościach wybieramy te nawyki, które chcemy mieć. Kolejna rzecz, która teraz nas przeniesie już w przestrzeń realizacji, ale takiej faktycznej, bez wyrzutu sumienia, takiej realnej, to architektura wyboru. Niesamowita sprawa. Też pierwszy raz się pojawiła dla mnie, ja ją pierwszy raz tutaj zobaczyłam w tej książce. Wspominam o niej w książce Podkręć mózg, która wciąż czeka na dogodny termin wydania. Wczoraj się dowiedziałam, że będzie to wrzesień ze względu na akcję z COVID-em i tak dalej. Wierzę w to, że w końcu tak będzie. I tam właśnie w tej książce też zawarłam takie ćwiczenia dla uczniów, które będą wspierały ich w tym, aby stworzyli przestrzeń, jaka wspiera nasze nawyki. To znaczy, bo my bardzo często myślimy sobie, że musimy trenować mięsień samodyscypliny, a że trenujemy mięsień samodyscypliny, no to znaczy, że się musimy wystawiać na jakieś pokusy. Na przykład przechodzę codziennie obok piekarni, czuję ten zapach, no ale będę się trzymać i nie kupię tej drożdżówki z serem, mojej ulubionej. Czy ktoś z Was tutaj jeszcze kiedyś... czy teraz był na etapie, że po prostu wcinał drożdżówy regularnie. Ja kiedyś byłam na studiach i najlepsze to jest to, że wierzyłam, że po prostu to jest super zdrowe jedzenie. I po prostu codziennie żarłam te drożdżówki. I się zastanawiałam, dlaczego ja tyję. No ale jeżeli tak się będziemy po prostu wystawiać na to, że codziennie będziemy przechodzić obok miejsca, które nas kusi czymś, no to nie dziwmy się, że w końcu nadwyrężymy ten nasz mięsień. Po prostu będziemy tak zmęczeni, emocje w pewnym momencie wezmą górę, no i się skusimy. Zatem ważne jest, aby po prostu zrobić wszystko, żeby wyeliminować jakieś takie zbędne dystraktory. To znaczy, nie kupujemy tych drożdżówek do domu, jak to się teraz uczepię tych drożdżówek. Nie przechodzimy obok piekarni, jeśli jest to możliwe. I po prostu wystawiamy na przykład na talerzu w kuchni sałatę, brokuły, inne pyszności, żeby wiedzieć, że to mamy zjeść, a nie jakieś tam inne rzeczy. Została opracowana koncepcja właśnie architektury wyboru. I teraz o co tutaj chodzi? Im łatwiej jest dostępny jakiś produkt albo usługa, tym większe prawdopodobieństwo, że go wypróbujesz. Lubimy myśleć, że to my decydujemy, ale to często emocje za nas decydują. Prawda jest jednak taka, iż na wiele spośród podejmowanych decyzji wpływa nie celowość i świadomy wybór, ale oczywistość tego wyboru. To znaczy to, co jest dla nas najłatwiejsze w danym momencie, bo mózg lubi skróty. Kiedyś nie potrafiłam zaakceptować tej tezy, że jest ona prawdziwa, że mózg lubi proste wybory. Wymyśliłam sobie, że tak nie jest, na własną szkodę. Jednak to jest bardzo uwalniające, bo w tym momencie już przechodzimy na taki etap działania na korzyść naszego mózgu. To znaczy podstawiamy mu proste rozwiązania. Im prostsze, tym lepsze. Im łatwiejsze, im bardziej w zasięgu, tym lepiej. Jeżeli chcemy brać jakieś, nie wiem, suplementy, witaminy, choć tutaj niczego takiego nie reklamuję, to znaczy, że po prostu, zobaczę sobie tutaj na komentarze. Jeżeli sobie to po prostu wystawimy w kuchni, to znaczy, że będzie nam bardzo łatwo po to sięgnąć. Jeżeli planujemy trening, ja na przykład tak często robię rano, to ja już po prostu rano po wstaniu ubieram się w strój do treningu, po to, żeby mi było łatwiej. Wystawiam sobie matę i wiem, że to muszę zrobić. Na przykład zorganizowałam live w lesie, dzięki temu dwa razy w tygodniu na pewno wyjdę na marsz albo na kijki. Więc robimy wszystko, żeby było jak najłatwiej. Otoczenie to niewidoczna dłoń kształtująca zachowanie człowieka. Nawyki zmieniają się w zależności od pomieszczenia oraz sygnałów, które masz przed oczami.
Najpotężniejszą ze wszystkich zdolności sensorycznych człowieka jest zmysł wzroku. Organizm ludzki zawiera w przybliżeniu 11 milionów receptorów. Jakieś 10 milionów z nich jest odpowiedzialnych za wzrok. Niektórzy eksperci szacują, że za obsługę zmysłu wzroku odpowiada połowa mocy obliczeniowej mózgu. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy uzależnieni od wzroku bardziej niż od jakiegokolwiek innego zmysłu, nie powinno dziwić, że sygnały wizualne najsilniej wpływają na zachowanie. Z tego względu nawet niewielka zmiana w tym, co widzisz, może prowadzić do daleko idących zmian w tym, co robisz. Możesz sobie wyobrazić, jak ważne jest mieszkanie i pracowanie w otoczeniu wypełnionym produktywnymi sygnałami i pozbawionym tych niepotrzebnych. Przestrzeń bardzo wpływa na nasze zachowanie, na to, jak się czujemy. O przestrzeni też bardzo dużo mówiliśmy na Fit Polskim z moimi uczniami. Co możemy zrobić na dzień dzisiejszy, na obecne zasoby, jakie posiadamy, aby ta przestrzeń nas wspierała? Na przykład usunięcie wszelkich dystraktorów, na przykład wywieszenie plakatu motywacyjnego na oczach, na przykład nasz wartościowy planer, który będzie w zasięgu naszego wzroku, tak aby porządkował nasz dzień, po to, aby to wszystko mogło nas wspierać. Ja na tym wartościowym planerze też dałam Wam taką informację, że jedną z wartości, jakie realizuję, jakie są dla mnie ważne, jest zdrowie. I tam zapisałam taki tygodniowy plan obiadowy. To jest coś, co będę realizowała od dzisiaj. Do tej pory jeszcze po prostu nie potrafiłam tego zrobić. I jeżeli ja będę miała ten plan tygodniowy, to dzięki temu ja też już nie będę się rozpraszała na to, co ja będę jadła jutro, a może bym zjadła sobie takie coś, a może takie, bo po prostu już mój mózg będzie miał informację do tego, o tym, co ja faktycznie na ten obiad mam przygotować. I to skupia naszą taką uwagę. Ta laserowość jest bardzo ważna we wszystkim, co robimy. Już wiele razy o tym mówiłam, ale wspomnę po raz kolejny. Tak wiele różnych treści nas otacza, różnych dystraktorów, różnych pomysłów na życie. Kiedyś było ich zdecydowanie mniej, że możemy się czuć po prostu przytłoczeni, zagubieni. Możemy czasami czuć jakieś takie wyrzuty sumienia, że na przykład, nie wiem, nie podróżujemy po świecie tak jak inni i tak dalej. Jesteśmy w tym momencie, a nie w innym, ale jeżeli my będziemy mieli taką klarowność w naszych wartościach i w tym, kim my chcemy być, to po prostu to się nie będzie pojawiało, albo będzie się pojawiało zdecydowanie rzadziej, bo im bardziej jesteśmy precyzyjni, tym też mniej mamy czasu na takie jakieś rozpraszacze i to jest bardzo uwalniające. Łatwo nie ćwiczyć gry na gitarze, gdy instrument jest zamknięty w szafie. No, nic dodać, nic ująć. Łatwo nie czytać książek, jeśli biblioteczka została postawiona w kącie pokoju gościnnego. Łatwo nie brać witamin schowanych w zakamarkach szafek. Jeśli sygnały nakierowujące na nawyk są subtelne lub ukryte, ignorowanie ich jest proste. Dla odmiany tworzenie oczywistych wizualnych sygnałów może przyciągnąć uwagę do oczekiwanego efektu. Oto jest ciekawe doświadczenie. Na początku lat 90. ubiegłego stulecia ekipa sprzątająca portalu lotniczego w Amsterdamie zaczęła przyklejać niewielkie imitacje much pośrodku każdego pisuaru. Okazało się, że mężczyźni podchodzący do pisuarów celowali w coś, co wyglądało jak owad. Naklejki poprawiły męską celność i znacząco ograniczyły rozchlepywanie wokół pisuarów. Na podstawie dalszych analiz określono, że owadzie atrapy zmniejszyły roczny koszt utrzymania czystości w toaletach o 8%. Przykład śmieszny, ale bardzo życiowy, obrazuje to, jak to otoczenie jest ważne. Zadbaj o to, aby najlepszy wybór był tym najoczywistszym. Nie utrudniajmy sobie takich wyborów naszych codziennych. Wszystko upraszczajmy. Struktura otoczenia okazuje się tak istotna nie tylko dlatego, że wpływa na nasze relacje ze środowiskiem, ale też przez to, iż rzadko o nią dbamy.
Większość ludzi żyje w świecie, który ktoś dla nich wykreował. Możesz jednak zmodyfikować miejsca, w których mieszkasz i pracujesz, aby otoczyć się korzystnymi sygnałami i zmniejszyć wpływ tych niekorzystnych. Struktura otoczenia pozwala też odzyskać kontrolę nad życiem i stać się jego architektem. Bądź projektantem swojego świata, a nie tylko konsumentem. Witam serdecznie kolejne osoby. Dzisiaj jest nas naprawdę dużo w porównaniu do poprzednich live'ów w lesie. Bardzo się cieszę. Jest to dla mnie radością, że tutaj przybywacie. Jeżeli uważacie, że ten odcinek jest wartościowy, można go już teraz udostępnić, posłać dalej, zaprosić znajomych. Być może wśród Waszych bliskich są osoby, które walczą o nawyki. To myślę, że może być dla nich wartością, aby właśnie o te nawyki nie walczyć, tylko aby je kreować, aby tworzyć wszystko, środowisko, otoczenie, nasze myśli, nasze wartości spójnym. Dzięki temu przyjdzie nam to po prostu z łatwością, bo to będzie dla nas takie automatyczne i o to w tym chodzi. Powtarzanie nawyku prowadzi do obserwowalnych fizycznych zmian w mózgu. U muzyków móżdżek, obszar bardzo ważny z perspektywy działań motorycznych, takich jak trącanie strun gitary albo pociąganie smyczkiem, jest większy niż u osób niebędących muzykami. Z kolei matematycy mają więcej istoty szarej w płaciku ciemieniowym dolnym, który odgrywa bardzo ważną rolę w wykonywaniu obliczeń. No, to ja chyba po prostu nie mam tego elementu. Rozmiar tego obszaru jest wprost proporcjonalny do czasu doskonalenia się w tej dziedzinie. Im starszy i bardziej doświadczony matematyk, tym większy przyrost istoty szarej. Gdy naukowcy przeanalizowali mózgi kierowców londyńskich taksówek, odkryli, że hipokamp, region mózgu odpowiadający za pamięć przestrzenną, był u nich znacznie większy niż u badanych, którzy nie byli taksówkarzami. Jeszcze bardziej niesamowite jest to, że hipokamp malał po przejściu kierowcy na emeryturę. A to znaczy, że po prostu nasze mózgi są wciąż plastyczne i dezinformacją jest informacja, że mózgi są plastyczne u dzieci tam do jakiegoś wieku, określonego progu, tylko po prostu dzieje się to cały czas i to jest wieść radosna dla nas. Ale też bardzo taka wymagająca, bo to znaczy, że cały czas możemy o to dbać. Tak jak mięśnie reagują na regularny trening siłowy, konkretne obszary mózgu adaptują się, gdy są używane i zanikają, kiedy się je zaniedba. Oczywiście rola powtarzania w nabywaniu nawyków została dostrzeżona na długo przed tym, zanim przyjrzeli się jej neuronaukowcy. Powiem Wam, że tutaj cudownie jest tak obserwować. Co chwilę przebiegają kolejne osoby, które właśnie sobie budują nawyk zdrowego trybu życia i biegają. Mnóstwo biegaczy. W 1860 roku angielski filozof Leaves zauważył, ucząc się nowego języka, gry na instrumencie muzycznym albo wykonując ruchy, do jakich się nie przywykło, czuje się wielką trudność, bo ścieżki, którymi muszą przejść wszystkie doznania, jeszcze nie zostały wytyczone. Gdy tylko jednak częste powtarzanie przetrze szlak, owa trudność znika. A działanie staje się tak odruchowe, że można je wykonywać nawet wtedy, gdy umysł jest zajęty czymś innym. Zdrowy rozsądek i dowody naukowe są zgodne. Powtarzanie stanowi warunek zmiany. O tym, że powtarzanie jest matką nauk i że to, co powtarzamy, to czynimy codziennie, to po prostu tym jesteśmy, to już wiemy. Ale wiele jest takich teorii, że na przykład do wytworzenia nawyku potrzebne jest 21 dni. Albo tam ileś, prawda? Albo 90 dni. Natomiast tutaj nie chodzi o ilość dni, a jakby długość, taka długoterminowy okres budowania nawyku, ale częstotliwość powtarzania. To znaczy, jeżeli ja mam sobie rozciągnięte budowanie nawyku na przykład nawet na te 90 dni, powiedzmy nawyku biegania, ale będę sobie biegała dwa razy w tygodniu, no to średnio sobie ten nawyk wybuduję. Raczej wydaje mi się, że nie. Że będzie to po prostu mi przychodziło z trudem. To znaczy być może będę biegała dwa razy w tygodniu, ale za każdym razem będę się musiała podobnie trudzić, żeby z tego domu wyjść i ruszyć. Natomiast jeżeli będę to robiła często, to będzie to dla mnie coraz łatwiejsze. I dlatego na przykład
Mamy takie wyzwanie nauczycielskie jak Fitbelfer i wiem, że tutaj są Fitbelfrzy obecni, między innymi Kasia Borkowska tutaj mi mignęła. Jeżeli pominęłam kogoś, to przepraszam. I dlaczego tutaj o tym mówię? Dlatego, że my sobie ustaliliśmy w naszym wyzwaniu, że trenujemy 4 razy w tygodniu minimum. Dzięki czemu ten nawyk jest łatwiejszy dla nas do zrobienia, do wypracowania. Ale są osoby, które sobie narzuciły taki system, że trenują po prostu codziennie. I to jest, i to widać, że przynosi największe efekty codziennie, czy tam powiedzmy z jedną przerwą. Ja tutaj nie wypowiadam się jako ekspert od trenowania i tego, czy jest potrzebna regeneracja, czy nie, a faktycznie jest, tylko po prostu mówię tutaj teraz z perspektywy budowania nawyku. Wszystkie nawyki rozwijają się bardzo podobną drogą, od wymagających wysiłku ćwiczeń do odruchowych zachowań. Jest to proces zwany automatyzacją. Nawyki kształtują się na podstawie częstotliwości, a nie czasu trwania. Jedno z najczęściej zadawanych mi pytań brzmi, jak długo trwa wykształcenie nowego nawyku? A tak naprawdę ludzie powinni zapytać o to, ile razy trzeba coś zrobić, aby ukształtować nowy nawyk. Innymi słowy, ile powtórzeń jest konieczne, aby nawyk wszedł w krew. Jeśli chodzi o czas formowania nawyku, nie ma w nim nic wyjątkowego. Nieważne, czy zrobiłeś coś przez 21, 30 czy przez 300 dni. Liczy się częstotliwość, z jaką powtarzałeś dane zachowanie. W ciągu 30 dni mogłeś zrobić coś 2 razy albo 200. I wszystko zależy od częstotliwości. Nawyki, które teraz masz, wytworzyły się na skutek setek, a może nawet tysięcy powtórzeń. To jest też ważna informacja, że my często chcemy wypracować sobie na przykład nowy, jakiś dla nas wspierający nawyk. Powiedzmy, że będziemy pić rano wodę, a do tej pory piliśmy rano kawę, jeszcze na przykład z mlekiem do tego. I się zdenerwujemy na siebie, że nam nie przychodzi łatwo picie tej wody. To teraz zastanówmy się, ile lat my po prostu żłobiliśmy sobie ten nawyk w naszym mózgu i ze spokojem podejdźmy do tego, dajmy sobie czas, żeby na nowo wyżłobić nowy nawyk. W praktyce czas automatyzacji nawyku nie ma większego znaczenia. Liczy się podejmowanie działań niezbędnych do zrobienia postępów. Najważniejsze jest to, aby nawyk uczynić łatwym. I teraz powiemy sobie właśnie, przeczytamy sobie kilka fragmentów o tym, które mówią o tym, że w budowaniu nawyku działa prawo najmniejszego wysiłku. Ale zanim to nastąpi, dajcie znać, kochani, co do tej pory było dla Was tutaj wartościowego, czy może nowego. O, Kasia Borkowska napisała, że się melduje, super, jako Fitbelfer. Mówiliśmy sobie do tej pory, tak króciutko podsumowując, o tym, że najpierw dbamy o postawę, o naszą tożsamość, o wartości, z których wynikają nasze nawyki. Tworzymy architekturę, która będzie nas wspierała w tym, żeby to było łatwe, żeby to było po prostu automatyczne, żebyśmy byli jak najmniej rozproszeni. I teraz będziemy działać z prawem najmniejszego wysiłku. Ja teraz częściowo Wasze komentarze widzę, a być może jakieś mi tutaj umknęły, także nie zrażajcie się tym, tylko dajcie znać i piszcie, co dla Was było najcenniejsze. Dla mnie to jest ogromna wartość takiej informacji zwrotnej, bo ja też dzięki temu wiem, czy to było dla Was ważne spotkanie i czy coś z niego wynieśliście. I dzięki temu też wiem, na przykład, na co zwracać uwagę przy wyborze kolejnych lektur, a na pewno sobie te komentarze przeczytam i odpiszę na nie zaraz po live. Zatem przenosimy się do prawa najmniejszego wysiłku. Decydując na przykład o miejscu ćwiczenia nowego nawyku, najlepiej wybrać takie, które już wpisuje się w ciąg codziennych, rutynowych czynności. Łatwiej jest nabrać przyzwyczajeń wtapiających się w tok normalnego życia. Pójście na siłownię będzie bardziej prawdopodobne, jeśli klub znajduje się po drodze do pracy, bo zatrzymanie się nie utrudni Ci znacząco życia. Czyli znowu idziemy, tak jak nasz mózg, po linii najmniejszego oporu,
po to, aby ułatwić sobie pewne czynności, żeby po prostu było jak największe prawdopodobieństwo, że my je wykonamy. Czyli na przykład 10-minutowy spacer to jest już coś, co jestem w stanie zrobić zawsze, prawda? Zawsze. Ale wiemy dobrze, że najważniejsze jest zacząć. Jeżeli ja już sobie wyjdę na ten 10-minutowy spacer i po prostu już jestem poza domem, zostawiłam te gary, to prasowanie i to wszystko i wylazłam z tego domu, to ja sobie myślę, jak już 10 minut idę, no to pójdę tam jeszcze te 10, nie? 20 minut dobiję i jestem już w stanie wtedy zrobić tego więcej. Jeżeli na przykład sobie pomyślę o tym, albo na przykład powiem dziecku, o, na Oliwce wytrenowane. Jeżeli Oliw ci powiem, Oliwia, tutaj masz furę skarpetek do posegregowania swoją, w ślimaczki, tak mówimy, czyli po prostu włączenie w pary, no to dla niej to jest po prostu ogrom, za dużo, od razu, nie, mamusiu, proszę cię, pomóż mi, zrób to ze mną, za dużo tego jest, nie zrobię tego. Ale jeżeli ja jej powiem, Oliwia, wybierz sobie jedną parę i zrób, to ona to zrobi. I później mogę ją zachęcać do tego, żeby kolejne rzeczy zrobiła i jak ona zobaczy, że to jest, i tak samo my działamy, że to jest po prostu chwila, to my to zrobimy z chęcią tego więcej. Jeżeli na przykład sobie ustalimy, że codziennie wieczorem czytamy dwie strony czy stronę książki, to jest naprawdę mało. Jesteśmy w stanie to zrobić nawet jak jesteśmy po prostu wyjechani na leśnika. Zrobimy to, ale być może ta książka nas tak wciągnie, albo zobaczymy, że to jejku, to nie jest aż taki strasznie duży wysiłek i jestem w stanie jeszcze te 2 minuty poświęcić, ale już mogę sobie odhaczyć przy moim budowaniu nawyków, że czytam codziennie, chociaż te 2 strony, to już mnie tak wzmacnia, że następnego dnia ja mam ochotę pobić ten rekord, swój własny. W publikowanym w New Yorkerze artykule zatytułowanym Lepiej za każdym razem, James Surowiecki pisze: japońskie przedsiębiorstwa położyły nacisk na to, co później nazywano dosłownie szczupłą produkcją. Niestrudzenie dążąc do wyeliminowania z procesu produkcyjnego wszelkiego marnotrawstwa z uwzględnieniem projektowania przestrzeni roboczych tak, by pracownicy nie musieli marnować czasu na odwracanie się i sięganie po narzędzia. W rezultacie japońskie fabryki były wydajniejsze, a japońskie produkty bardziej niezawodne niż amerykańskie. W 1974 roku telewizory kolorowe produkcji amerykańskiej były oddawane do serwisu 5-krotnie częściej niż japońskie odbiorniki. I teraz uwaga, w 1979 roku zmontowanie produktu zajmowało amerykańskim pracownikom 3 razy więcej czasu. Moc eliminacji dystraktorów jest niesamowita. Widać to tutaj na przykładzie, który teraz przeczytałam. A propos właśnie tej szczupłej produkcji japońskiej, jest też taka świetna książka Droga Toyoty. Ja ją zaczęłam jakiś czas temu czytać, ale odłożyłam z różnych względów. Znaczy, książka świetna, ale po prostu trzeba też mieć trochę więcej przestrzeni dla niej, żeby tak wszystko zrozumieć. Dla mnie to jest po prostu zupełnie inny świat. Ale warto się nad nią pochylić i będę na pewno do niej wracała. Z pewnością jeszcze o niej będę wspominała na naszych live'ach z książką. Myślę, że wakacje to będzie taki dobry czas na to. I tam właśnie jest przedstawiony proces takiej eliminacji różnych dystraktorów podczas produkcji, jakie się odbywały w Toyocie. I powiem Wam, że to jest świetne do przełożenia na różne przestrzenie, także jak najbardziej edukacyjne. I teraz jeszcze kilka słów o przygotowaniu, otoczeniu do przyszłego użytku. Jest wiele sposobów na przygotowanie otoczenia tak, aby było gotowe do dalszego użytku. Jeżeli nazajutrz chcesz sobie przyrządzić zdrowe śniadanie, poprzedniego wieczoru postaw na kuchence patelnię, a na blacie przygotuj spray do smażenia oraz talerze i akcesoria. No to akurat taki cytat, ten spray do smażenia trochę mnie tak zaniepokoił, cóż to może być, których będziesz potrzebował. Gdy wstaniesz, zrobienie śniadania będzie proste. No i teraz inne przykłady. Chcesz więcej rysować? Ustaw na biurku ołówki, długopisy, notesy i inne przybory tak, aby były w zasięgu ręki. To też a propos tego biurka. Pamiętacie, o którym czytaliśmy w zeszłym tygodniu? Tak, w zeszłym tygodniu, w czwartek. Dzisiaj mamy co, wtorek? Tak, to w czwartek.
na temat tego, jak sobie zorganizować pracę taką twórczą, prawda? Żeby to już wszystko było przygotowe. Chcesz ćwiczyć? Przygotuj zawczasu strój do treningu, buty, torbę gimnastyczną, butelkę z wodą. Chcesz lepiej się odżywiać? W weekend nakrój dużo owoców i warzyw i umieść je w pojemnikach, aby w ciągu tygodnia mieć dostęp do zdrowych, gotowych do jedzenia przekąsek. Wszystko to są proste sposoby na zapewnienie dobremu nawykowi możliwości pójścia po linii najmniejszego oporu. Możesz też odwrócić tę zasadę i zmodyfikować środowisko tak, aby utrudnić występowanie złych nawyków. Jeśli na przykład telewizja zajmuje Ci za dużo czasu, to możesz wyłączyć odbiornik z gniazdka. Ilekroć skończysz coś oglądać albo włączać go dopiero wtedy, gdy powiesz na głos nazwę programu, o, niezły telewizor, który chciałbyś obejrzeć. Dzięki takiemu podejściu wytworzysz wystarczający opór, aby uniknąć bezmyślnego patrzenia w ekran. Bez względu na to, czy zmiana ma dotyczyć Ciebie, czy Twojej roli jako rodzica, trenera albo lidera, powinieneś postawić to samo pytanie. Jak stworzyć świat, w którym łatwo będzie zrobić to, co właściwe? Przeprojektuj swoje życie tak, aby najistotniejsze działania były zarazem najłatwiejszymi. I to jest, kochani, moim zdaniem, najlepsze podsumowanie tego dzisiejszego spotkania. Wczoraj wieczorem ja jeszcze sobie tutaj czytałam kolejne fragmenty poza tymi, które przygotowałam i powiem Wam, że jest mnóstwo takich, które zaznaczyłam, ale nie będę tutaj Wam zdradzała wszystkiego. Poza tym nie chcę, żeby też ten live się rozciągnął do jakichś długich rozmiarów, bo jesteśmy umówieni na pół godziny. Powiem Wam jeszcze za moment na temat jednej rzeczy, natomiast teraz chciałabym jeszcze raz to zdanie podkreślić. Jak stworzyć świat, w którym łatwo będzie zrobić to, co właściwe? To jest chyba takie pytanie, z którym chciałabym, żebyśmy zostali po tym naszym spotkaniu, żebyśmy byli takimi architektami swojej przestrzeni i abyśmy po prostu zawczasu zaplanowali wszystko to, co chcemy zrobić, nie po to, żeby sobie dowalić i spisać tysięczną listę różnych rzeczy do zrobienia, tylko po to, aby to po prostu maksymalnie uprościć, połączyć. Wiele miejsca w tej książce jest poświęcone na to, aby jeden nawyk wynikał z drugiego, czyli na przykład, żeby po prostu je łączyć w takie segmenty. Czyli na przykład, kiedy rano idziemy sobie po wodę do picia, ciepłą. Ja mam taki zwyczaj, że sobie piję rano ciepłą wodę z kurkumą i z pieprzem, kajen i sokiem z cytryny. To obok stawiam sobie olej kokosowy, który sobie tam jem. Później od razu wiem, że przechodzę do innego pokoju i tam już na mnie czeka mata. Obok jest strój do ubrania się. To nie chodzi o to, że ja akurat tutaj teraz siebie daję za przykład, tylko po prostu pokazuję Wam, jak można sobie połączyć pewne rzeczy w takie systemy, po prostu systemy, bo życie jest systemem, jedno wynika z drugiego. Jeżeli tak będziemy działać, to chyba jest najłatwiej po prostu dla nas. A powiem Wam jeszcze tylko o tym fragmencie, który czytałam sobie wieczorem. Bardzo, bardzo mnie dotknął, mianowicie... Na pewnym etapie wszystko sprowadza się do tego, kto jest w stanie znieść nudę codziennego treningu, powtarzanie raz po raz tych samych ruchów. Największym wrogiem sukcesu nie jest porażka, lecz nuda. Dlaczego tak mnie to dotknęło? Dlatego, że właśnie kiedy decydujemy się, tak się teraz znowu skupię na tym treningu, bo to jest chyba najłatwiejsze, ale jeżeli zdecydujemy się na to, że chcemy sobie wykształtować trening na przykład biegania, no to ileż my mamy tras wokół siebie, którymi możemy biegać? Możemy je sobie zmieniać, ale to i tak w końcu kiedyś nastąpi taki moment, że będziemy powtarzać te same trasy i będziemy mijać nawet tych samych ludzi, bo będziemy biegać o tych samych porach. Może nawet będziemy co chwilę biegać w tym samym stroju. I po prostu ta nuda to jest czasami coś, co nam przeszkadza, bo my chcemy co chwilę nowych doznań w życiu. Tym bardziej teraz, w tych czasach, w których żyjemy, co chwilę coś się zmienia. I zmiana jest czasami dla nas bardziej fascynująca niż trwanie wierne w tym, co sobie postanowiliśmy. I tutaj we wnioskach jest taki świetne zdanie podsumowujące.
Zawodowcy trzymają się harmonogramu, a amatorzy pozwalają życiu biec własnym torem. Zatem życzę nam wszystkim tego, abyśmy zachowali się jak zawodowcy, stworzyli swój wartościowy planer, żyli według tych wartości, które są dla nas ważne, realizowali je codziennie z myślą o tym, aby tworzyć taką architekturę przestrzeni, która będzie nas wspierać, aby łączyć wszystkie nawyki w systemy, by było nam jak najłatwiej i pozbywali się z życia tego, czego nie chcemy. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną, że było nas tak wielu, po prostu nawet nie spodziewałam się, że aż tak dużo osób będzie chciało posłuchać o nawykach. Z całego serca polecam Wam tę książkę, naprawdę. Jeżeli zainwestujecie w nią, dodam tutaj, że absolutnie nie mam niczego z tych polecajek, o których ja mówię, chociaż to i tak nie ma tutaj w zasadzie żadnego znaczenia. To po prostu nie pożałujecie. James Clear, Atomowe nawyki. Wiem, że Kasia Borkowska, która z nami jest, na pewno też ma tę książkę i że jest ona dla niej ważna. Może tutaj potwierdzić, jeżeli faktycznie tak jest. Ja tutaj sobie zobaczę, czy są jeszcze jakieś komentarze. O, jak dużo, ale super. Dziękuję Wam, kochani. Łatwo nie jest, ale trzeba sobie wszystko uporządkować, Kasia Sokulska napisała. Tak, właśnie, przede wszystkim uporządkować sobie w głowie. Znaleźć sobie taki moment na ciszę. Powiem Wam, że ja bardzo lubię planowanie, bardzo lubię w ogóle szybkie tempo. Bardzo lubię, jak coś idzie wolno, mnie to męczy. I to jest też takie coś, z czym ja walczę. Nie lubię poczucia straty czasu, a czasami zatrzymanie się i zastanawianie, tak za takie uważałam, za stratę czasu. Teraz uczę się, nie powiem, że jestem w tym mistrzem, bo nie jestem, ale uczę się tego, że czasami stop może oznaczać dla nas po prostu przyspieszenie później. Bo czasami warto sprawdzić, czy my jesteśmy na takim dobrym kursie i czy faktycznie realizujemy to, co chcemy. Teraz jeszcze Wam tutaj polecę jedną książkę. Maxa Lucado, Jesteś mój, z serii o łemikach. Ja wczoraj właśnie ją czytałam moim maluchom, ja tak mówię, moim maluchom na Fit Polskim, a te maluchy to są dzieci od 4 klasy podstawówki do 6. Czytałam ten fragment, w którym Łemik, ten główny bohater, jest w takim pędzie, żyje w pędzie takiej mody zdobywania pudełek i piłek. I on po prostu w pewnym momencie jest w takim punkcie życia, że nie posiada już niczego, domu, po prostu wszystko sprzedał po to, żeby mieć pudełka i piłki. Nie ma przyjaciół i nie jest szczęśliwy, jak się domyślacie. I Eli wziął go na rozmowę i się pyta go właśnie, czy czuje się ważny dzięki temu, czy czuje się szczęśliwy. No oczywiście odpowiada, że nie. Po prostu uległ temu pędowi, w którym po prostu pędzą wszyscy. I dzisiaj też jest tak, że jest 1000 pomysłów na życie. Czasami po prostu sobie myślimy, o super, ktoś sobie żyje i będę chcę żyć tak samo, ale okazuje się, że wartości tego człowieka nie są naszymi wartościami i one nie przystają do naszej rzeczywistości, do tego, dokąd my dążymy. Dlatego powiem Wam, że właśnie ta książka jest dla mnie tak bardzo cenna, bo zaczyna się od czegoś najważniejszego, od naszego wnętrza, od naszej tożsamości, dzięki czemu, jeżeli my na to poświęcimy czas, to później nie mamy już poczucia straty czasu. Pomimo tego, że tam wszyscy pędzą gdzieś obok, gdzie indziej, ale my wiemy, że jesteśmy na tym dobrym torze i sobie realizujemy krok po kroczku to, co jest nasze. I tego nam wszystkim życzę. Nie będę już przedłużać dalej. Widzimy się, kochani, w czwartek, czyli już pojutrze, na kolejnym live'ie. Mam nadzieję, że będzie równie wartościowy jak dzisiejszy, a może nawet jeszcze lepszy, zobaczymy. Podzielcie się w komentarzach, co zabieracie ze sobą, a jeśli uważacie, że może to spotkanie komuś także pomóc, to udostępnijcie u siebie. Wszystkiego dobrego Wam życzę, wspaniałego dnia wartościowego. I polecam Wam przygotowanie swojego wartościowego planera. Trzymajcie się ciepło.